Witam Cię, Marta, serdecznie. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się na wywiad. Wywiad o tym, co robisz, czym się zajmujesz, o swojej pracy zawodowej, ale jednocześnie też o swojej pasji. Zanim zaczniemy, pozwolę sobie Ciebie przedstawić. Jesteś właścicielką dwóch marek, Sztuk Kilka i Cztery Humory. W Sztuk Kilka tworzysz małe dzieła sztuki w pojedynczych egzemplarzach, na co dajesz klientom gwarancję, tak? Także wiemy w 100%, że na bank nikt już się w coś takiego nie ubierze. A w Czterech Humorach opowiadasz srebrem mityczne historie, przelewasz taką trwałą materię, tworząc dyskretną biżuterię dla osób, które szukają osobistych talizmanów. Ja pooglądałam sobie te talizmany u Ciebie na stronie i faktycznie są piękne, a nie inaczej. Z wykształcenia jesteś historykiem sztuki. Ale Twoja droga zawodowa trochę się inaczej ułożyła, bo od kilku lat jesteś zakochana ze wzajemnością w biżuterii ze srebra, którą tworzysz, a nie inaczej. Jak przygotowywałam się do wywiadu, to czytałam też również różne wypowiedzi Twoich klientek, różne recenzje na temat tego, co robisz. I bardzo mnie przekuło kilka z nich, bo Twoje klientki piszą o Tobie, że jesteś czarodziejką, masz wyczucie piękna, pasję, głowę pełną pomysłów i ręce, które potrafią te pomysły zrealizować. No, piękna recenzja, nie ukrywam. Ja mam takie wrażenie, że Ty swoją pracą sprawiasz ludziom ogromną radość. Mam taką nadzieję. Myślę, że tak, bo ja przyznam, że nie mam żadnego Twojego ani talizmanu, ani Twojej biżuterii, ale już zaczęłam sobie tam przeglądać, zwłaszcza w kontekście talizmanu, które mi się coraz bardziej podobają, więc na bank sobie coś tam zaraz wybiorę. Ale nawet nie mając, że tak powiem, w ręku, tylko widząc na zdjęciu to co robisz, no to mnie się buzia uśmiecha, co dopiero komuś, kto taki talizman albo taką biżuterię dostaje. Ja mam też takie wrażenie, jak odsłuchałam kilka Twoich live'ów, poczytałam na blogu, czym się zajmujesz, to Ty zarażasz innych pasją, nie boisz się mówić o tym, jak się tworzy biżuterię, pokazujesz ten warsztat w pewien sposób też od kuchni, za co czasami dostajesz niekoniecznie dobre recenzje innych osób, które chciałyby trzymać w tajemnicy, a nie inaczej. Jak ja bym miała powiedzieć krótko, kim Ty dla mnie jesteś, to dla mnie jesteś artystką, która robi to, co kocha i cząstkę siebie oddaje innym, która jest zaklęta w pięknej biżuterii albo w talizmanach. Dziękuję. Marta, tyle pytań miałam do Ciebie, ale musiałam je jakoś skumulować. Może zacznijmy. Z jakich powodów, dlaczego nie związałaś się ze swoim wyuczonym zawodem tak w 100%, czyli z historykiem sztuki? Jak szłam na studia, to w zasadzie nie myślałam o tym, jaki będę wykonywać później zawód. Po prostu chciałam studiować to, co mnie interesuje. A historia sztuki bardzo mnie interesowała, szczególnie, że też sama działałam praktycznie, malowałam obrazy, natomiast nie ciągnęło mnie na ASP, czyli na Akademię Sztuk Pięknych. Bardziej w tą stronę historyczną, a działania artystyczne gdzieś tam były obok. Natomiast jak studia skończyłam, to wiedziałam, że tak jakby nie chcę pracować tylko w takim zawodzie, jakby to powiedzieć, myślącym, a nie, znaczy wiadomo, że kreatywnym w pewien sposób, ale nie kreatywnym twórczo manualnie. Więc szukałam czegoś zupełnie innego, ale wiedziałam, że ta wiedza zapewne mi się przyda, bo te studia były bardzo interdyscyplinarne, uczyły też szukania różnych materiałów, uczenia się i łączenia tego wszystkiego razem. I to widać faktycznie w tych Twoich tekstach na blogu, w informacjach na Facebooku. Widać, że Ty wykorzystujesz tą wiedzę, więc to nie jest tak, że porzuciłaś to na amen, tylko wykorzystujesz to w inny sposób. Co spowodowało, że w ogóle zdecydowałaś się na utworzenie swojej pracowni artystycznej Sztuk Kilka? Tuż po studiach, w zasadzie chyba tydzień po obranie magisterki, dostałam pracę w pracowni mozaiki szklanej i tak jakby ta praca, w niej stwierdziłam, że ja muszę działać manualnie, twórczo. Później był czas bezrobotności, ale też wykorzystałam to na chodzenie na różne darmowe kursy, o tworzeniu biznesu, był taki program Poland Handmade, gdzie były spotkania z coachami i takie przygotowywanie takiego biznesplanu. Z myślą właśnie o tym, że no dobrze, jestem bezrobotna, jestem zarejestrowana, to może uda mi się zdobyć dotację. Też udało mi się zdobyć staż, w zasadzie znalazłam go sama w pracowni szkła artystycznego, topienia szkła.
a później się przeprowadziłam. I okazało się, że w miejscu, w którym się przeprowadziłam, są jeszcze ostatni nabór dotacji. I stwierdziłam, że no dobrze, no to jak już są, to trzeba spróbować wreszcie. I zgłosiłam się i zdobyłam dotację, więc to był taki szalony rok, gdzie skończyłam kursy jubilerskie, przeprowadziłam się, zaczęłam robić prawo jazdy, zdobyłam dotację i założyłam firmę. Więc taki trochę szalony. To faktycznie był szalony, bo niesamowicie dużo rzeczy tutaj zrealizowałaś, tak? I wykorzystałaś maksymalnie ten czas bycia osobą niezatrudnioną, tak? Jak powiedziałaś, ten czas życia, gdzie wzięłaś udział w bardzo różnych gdzieś tam kursach, współpracy z coachami, z osobami, które pomagają znaleźć taki punkt odniesienia, jak to jest prowadzić działalność, nie? Bo czasami mam takie wrażenie, że ja się z tym spotykam z moimi klientami, że nie do końca rozumieją, co zrobić z tym, co chcą, co by chcieli, na przykład w formie swojej jednoosobowej działalności, jest to jakiś kłopot. A skąd się w ogóle wzięła miłość do biżuterii? No gdzieś tak przypadkowo trochę, bo na studiach, ja nigdy nie nosiłam dużo biżuterii, jakieś takie drobne rzeczy, nie wiem, w liceum jakiś wisiorek sobie zrobiłam, takie pojedyncze. Natomiast na studiach koleżanka zaczęła robić samodzielnie biżuterię z półfabrykatu. I tak zobaczyłam, stwierdziłam, że a też coś sobie kupię, coś podłubię. Wtedy miałam jeszcze tylko jeden kolczyk, jedną dziurkę w jednym uchu, więc robiłam sobie pojedyncze kolczyki. Natomiast jak skończyłam studia, no to dorobiłam drugą, bo zaczęłam robić właśnie, robiliśmy też takie kiermasze rękodzieła na tych studiach. Więc wtedy też tak jakby jakieś takie drobne rzeczy pierwsze zaczęłam robić. I tak, tak powolutku, aż do założenia firmy, gdzie zakładałam, że będę robić biżuterię, już byłam po kursach jubilerskich, natomiast wtedy jeszcze nie zakładałam, że to będzie ten główny profil. Tak, i nawet ta sama nazwa, sztuk kilka, to było to przemieszanie tych różnych sztuk, technik i możliwości, jakie dają. I dopiero po 2 latach prowadzenia działalności tak jakby stwierdziłam, że tak, że biżuteria to jest to, srebrna biżuteria, i że to jest ta droga, więc to też nie było tak, że zakładając firmę, ja wiedziałam, że robię tylko biżuterię, tylko to też był proces jakiś. Tak, właśnie, jak ja odsłuchiwałam różnego rodzaju live, czytając twojego bloga, przyglądając w ogóle, przygotowując się do wywiadu, to co właśnie zauważyłam, to fakt, że ty się rozwijasz cały czas w pewien sposób, tak, i bierzesz sobie na warsztat to, co tobie pasuje, ale najpierw go w pewien sposób badasz, tak? Czy to jest moje, czy to jest nie moje. Z lękiem bądź nie z lękiem, różne informacje gdzieś tam były. Z jakąś gotowością na teraz albo i nie. Ale widać ten proces rozwojowy, że to nie jest tak, że powstaje to w 2 minuty, tylko najpierw musi być też taka gotowość z twojej strony, że tak, chcę z tym pracować. I to mi się bardzo podoba, tak? Bo ty nie zamykasz się na jednej rzeczy, tylko od kilku lat prowadzisz jednak pracownię sztuk kilka. Od kilku lat zajmujesz się biżuterią i cały czas jest to proces, który powoduje, że ty dajesz klientom coś nowego, coś innego, a nie inaczej. Mnie się to bardzo podoba jako klientce potencjalnej zdecydowanie i też osobie, która pracuje z ludźmi, którzy chcą rozwijać to, co na czym im zależy, tak? Chcą rozwijać to w formie swojej pracy, swojej takiej drogi zawodowej. Prowadzisz tą działalność artystyczną i nawet natknęłam się na takie sformułowania na twojej stronie, że ty nie chcesz, żeby twoja firma była korporacją. Ona ma być w takim duchu slow life. Z jakich powodów? Dlatego, że to jest tak jakby moje, no, może to brzmi tak egoistycznie. Znaczy, chodzi o tą cząstkę twórczości, tego, że tworzę, wymyślam, kreuję jakiś świat, tak jakby też interpretuję zastany świat i go przetwarzam w biżuterię. Natomiast w momencie wprowadzenia, tak nawet kiedyś koleżanka mówiła, czemu nie weźmiesz kogoś, kto cię będzie szlifował albo polerował? To już jest taka praca typowo mechaniczna, tak? No mówię, no ale to wtedy nie będzie moje. To nie będzie coś, co ja stworzyłam. I jakoś to mi się gryzło cały czas. Przy tworzeniu takiej biżuterii, szczególnie jak w sztuk kilka, gdzie to jest biżuteria, którą robię przez kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, ja też się przywiązuję w jakiś sposób do niej i tak jakby przelewam te różne uczucia i tą całą pasję właśnie. Więc tak jakby
tutaj robienie tego na szybko już w ogóle nie wchodziło w grę, czy nie wiem, powielanie tego, to też w ogóle mi to nie pasowało. Zresztą jak zakładałam działalność, właśnie byłam tuż po kursach jubilerskich, więc to moje doświadczenie nie było duże. I też początkowo bałam się tworzyć w srebrze. I założyłam sobie też coś takiego, że ja się niczego nie nauczę, jeśli będę powtarzać to, co robię. W sensie, że obiorę sobie, że robię sobie, nie wiem, kolekcję 10 przedmiotów i non-stop będę robić tylko to, a potem nową kolekcję. Ponieważ tutaj bardzo, bardzo przydatne było to, że ja robiłam każdą pracę inną i dalej tak robię, ponieważ rzeczywiście mogę to wypróbować, zdobyć doświadczenie i stworzyć coś zupełnie innego. Można w sumie powiedzieć, że jest to taki twój znak rozpoznawczy twojej firmy i ciebie, w ogóle ciebie, że tworzę pojedyncze egzemplarze i one zawsze są unikatowe i są inne. I tak jak teraz ciebie słucham, też przyszła mi do głowy taka myśl, że nie poszłaś w stronę, mogę robić mechanicznie, zatrudnić 5 kolejnych artystów i zarabiać dużo większe pieniądze. Bo wiadomo, że twoja praca rąk przekłada się też na liczbę godzin, które spędzasz w pracowni, a nie inaczej. I jeżeli to jest tylko twoja praca rąk, to jest pewien pułap finansowy, jaki możesz osiągnąć. Ale to już sobie staje drugorzędne dla ciebie z punktu widzenia tego, co ty chcesz dać klientom. To jest, mam takie wrażenie, że ty sobie odrobiłaś bardzo ważną lekcję kiedyś, pewnie na różnego rodzaju kursach, w których się piękne tabelki tworzy, ile chce zarabiać, jak to wygląda, ilu klientów i różne inne rzeczy. Te osoby, które prowadzą działalność, wiedzą, o czym mówię. Ale poszłaś też tutaj swoim rytmem i on jest taki twój i tobie odpowiada. Tak, tak. Że nie chcę po prostu, żeby to się zmieniło tylko w te tabelki. Tak. Tak, że przestaję myśleć o tym, co chcę stworzyć i na przykład wiadomo, że ktoś planuje, tak, bez planowania się nie da, natomiast czasem zdarza się tak, że pada mi pomysł na biżuterię i myślę sobie, nie, no ja muszę ją teraz robić, tak, nie, że narysuję i zostanie na później, ale że to jest coś, co chcę zrobić teraz. Nie myśleć tylko o tym, że czy to jest, nie wiem, odpowiednia pora, żeby zrobić tę pracę, czy ktoś to kupi, bo to jest bardzo hamujące, zarówno przy zamówieniach indywidualnych i przy takich właśnie robionych ad hoc, bo teraz już to muszę zrobić. A nabywca prawda jest taka, że no bo on się znajdzie, a tylko pytanie kiedy po prostu, a nie inaczej. Ale tak, tak. Poszedł trzeba. Tak, nie przekładasz tego po prostu na tą sprzedaż tu i teraz w skali miesiąca, która ma być, a nie inaczej. To jest fajne jak najbardziej. Od jakiegoś czasu też rozwijasz drugą markę. Drugą markę, 4 humory z talizmanami. Co było powodem jej powstania? Co było tą inspiracją dla ciebie? Pierwszą iskierką był mój małżonek, który nie mógł znieść tego, że moje szkice, jak to mówi, marnują się w szkicowniku. Mm-hmm. Ponieważ prawie każda praca w sztuk kilka powstaje najpierw szkic i później dopiero w srebrze i mi zostaje ten szkic. I one są bezpieczne w szkicowniku i zostaną ze mną na zawsze. No i jest ta zasada, że ja tego nie powtórzę. No ale jemu było strasznie żal, że no są takie piękne szkice, że te zwierzaki, że coś i tak dalej. I on zasiał taką myśl, że może coś z tym zrobić dalej. Mhm. I właśnie powstała taka... To było tak jakby ten pierwszy moment. I później pamiętam, że byliśmy na urlopie w Irlandii, spacerowaliśmy po lasach irlandzkich i całą myśl, taką burzę mózgów, że jakby to można w takim razie przekuć jednak w coś trwałego. I tu się pojawił pomysł właśnie na drobną biżuterię w limitowanych seriach, które były właśnie inspirowane moimi szkicami, ale jednocześnie nie chciałam, żeby to po prostu tylko, nie wiem, wilk albo miś albo wiewiórka, tylko żeby one w sobie coś niosły. I tu się tak jakby ujawniła moja druga pasja, czyli właśnie to zainteresowanie mitologią, dawną symboliką. Zresztą to też się łączy z historią sztuki, bo chodziłam na wykłady z symboliki kamieni, o średniowiecznej symbolice bardzo dużo było, więc gdzieś tam te studia też tutaj się właśnie odzywają i chciałam to połączyć, tak, że tutaj są limitowane serie, drobniejsza biżuteria, bo też dużo jest osób, które lubią moją biżuterię ze sztuk kilka, jednak dla nich jest ona za duża po prostu, tak, fizycznie i czasami kwotowo. Więc tutaj też było tak jakby odwrócenie się ku tym klientkom, które chciałyby coś mieć, ale żeby to było drobniejsze, żeby mogły na co dzień założyć.
No faktycznie tutaj, tak jak powiedziałaś, no jest różnica w tej wielkości, nawet tak jak się przegląda. Trochę odpowiedziałaś na pytanie, które mam w zanadrzu. Co w Twojej pracy Cię nakręca i inspiruje? No tak, no tutaj jest w zasadzie wszystko. To jest takie coś, co wielu artystów właśnie odpowiada wszystko, ponieważ tak naprawdę może zainspirować i natura, gdzie u mnie jest bardzo dużo natury i zwierzęta i rośliny. I kultura. Gdzieś u mnie jest takie łapanie tej równowagi między naturą a kulturą, bo w sztuk kilka jest dużo inspiracji ze sztuki. Całą serię miałam takich broszek inspirowanych malarstwem i rzeźbą. I jakieś też takie właśnie drobniejsze elementy. I tak samo w Czterech Humorach jest ta mitologia, symbolika, legendy, więc cały ten świat kulturowy, tak? To co wyrosło z poprzednich wieków i wierzeń. Okej. A co uzyskujesz dzięki temu, że Twoja praca jednocześnie jest Twoją pasją? Trudno w zasadzie to określić, bo gdybym miała taki rozdział w życiu, że na przykład ileś lat pracowałam w jakiejś firmie dla kogoś, to mogłabym to porównać, natomiast u mnie ten okres był bardzo krótki. Myślę, że z jednej strony daje pewną swobodę działania, z drugiej strony satysfakcję, tak, z tego, co tworzę, co zrobiłam, też bardzo takie szerokie spektrum działania, tak, bardzo wiele rzeczy ode mnie zależy, oczywiście są rzeczy, które, nie wiem, muszę zlecić komuś zewnętrznemu, natomiast jest bardzo wiele rzeczy, które tak naprawdę ja decyduję, wkładam na jakiś pomysł i nie mam kogoś, kto zablokuje ten pomysł, bo nie, my nie będziemy w to inwestować, tylko sama mogę podejmować bardzo wiele decyzji. Wiesz co, myślę, że to jest to, co powiedziałaś, mnie jest z kolei bardzo bliskie, bo ja przez kilka ładnych lat pracowałam gdzieś etatowo, tak? I chyba takim najważniejszym dla mnie punktem odniesienia, dlaczego chcę pracować sama dla siebie, na siebie, w formie też jednoosobowej działalności, to jest właśnie ten stuprocentowy wpływ, bo to ja decyduję wtedy, z kim pracuję, jak pracuję. Ja to może się też gdzieś tam podporządkowuję swoim klientom, no bo to się tego nie da, te 100% wyeliminować. Ale myślę, że byłoby mi strasznie trudno wrócić na etat dzisiaj, po blisko 10 latach takiego bycia freelancerem, później w formie własnej działalności, bo to jest właśnie to, co powoduje, że mamy szansę się rozwijać i robić tak, jak chcemy, a nie tak, jak nam w tym budżecie nakaże, a nie inaczej. Powiedziałaś też, że ty miałaś taki moment, dzisiaj nawet to powiedziałaś w naszej rozmowie, że przez moment byłaś pracownikiem. Mhm. Ale to był krótki moment. To był rok. Mhm. Tak, to był rok pracy, gdzie trzeba było wstawać po 5, jechać do pracy, wracać z pracy, komunikacją i znaczy bardzo wiele mnie nauczył, ale też jednocześnie sprawił, że wiedziałam, że to troszeczkę inaczej chcę, żeby wyglądała moja przyszłość. No i też postawiłaś na siebie tutaj, a nie inaczej. Pamiętasz może taki moment albo momenty, kiedy poczułaś, że to, co robisz teraz, wiadomo, że dzisiaj już jest inny etap, ale że to, co robisz dzisiaj, to jest właśnie to, czym się chcesz zajmować. Myślę, że taki pierwszy bardzo ważny moment to było stwierdzenie, że będę pracować w Srebrze. Czyli po prawie 2 latach działalności, kiedy wreszcie zdecydowałam, którą ścieżką będę szła. Tak, że, bo u mnie była i ceramika, i topienie szkła, i lampy witrażowe. Bardzo dużo różnych rzeczy było po drodze i za dużo. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście wpadłam w to srebro i stwierdziłam, że dobrze, no już mam skończone kursy, miałem 2 lata od skończenia, w końcu zapomnę, co tam było. Ten czas będzie zmarnowany. I kiedy stwierdziłam, że tak, robię w srebrze i zaczęłam rzeczywiście robić w srebrze i pozwoliłam sobie też na taką wolność w tym tworzeniu na sam początek, to tak, to poczułam, że to jest to, że ta biżuteria jest moją drogą i że chcę to robić. No i oczywiście za każdym razem opinie klientek, kontakt taki bezpośredni, no może nie bezpośredni, bo bardziej mailowy, natomiast właśnie taki, że one mi mówią, jak cieszą się z tej biżuterii, jak jest im bliska, więc każdy taki komentarz czy wiadomość bardzo podbudowuje i sprawia, że chcę tworzyć dalej. To jest takie potwierdzenie jeszcze dodatkowe, że to, co robię, ma sens, jest wartością dla innych. I
no, sprawia radość, tak, a nie inaczej. Mhm. Co jeszcze, wiesz, co do tej twojej drugiej marki, do marki Cztery Humory, bo przed wywiadem, jak komunikowałyśmy się, rozmawiałyśmy ze sobą, to wspomniałaś o tym, że dla mnie, jako dla widza, widzącego z zewnątrz, widzę Cztery Humory od niedawna, tak? Mam wrażenie, że to jest bardzo młoda marka, że ona, wiesz, dopiero co powstała, a ty mnie od razu wyprowadziłaś z tego błędu, mówiąc, że nie, to powstawało blisko 2 lata. Tak. Kusi mnie takie pytanie, bo często mam takie wrażenie, że moi klienci na przykład chcieliby, żeby coś się zadziało szybko, ale szybko się nie zadzieje, bo musi nastąpić pewnego rodzaju, no, proces, tak? Decyzje różnego rodzaju. Tak jak ty powiedziałaś, że najpierw namawiał cię mąż, później poczułaś w Irlandii, że dobra, można by coś z tym zrobić w tych lasach, po których się przechadzałaś. Jak zaczęłaś dalej pracę z tą marką? Co zaczęłaś z tym robić dalej? Oczywiście ty tam chcesz podzielić, tak? Oczywiście, nie ma problemu. Znaczy, najpierw to zupełnie był inny pomysł, bo te zwierzaczki są takie przestrzenne, tam jest struktura, chciałam jak najbardziej odwzorować ten szkic. Natomiast pierwotnie w ogóle myśleliśmy o grawerunku, czyli zupełnie płaskie. Tam jakieś próby, wykonaliśmy po prostu próby, tam się w ogóle nie podobało, to nie. I to minęło kilka miesięcy, które były miesiącami, nad którymi w ogóle nie myślałam nad tym, ponieważ jednak było sztuk kilka, więc tak jakby tamto odsunęłam, że grawer to nie, może pomyślimy o czymś innym. I później właśnie wpadło mi do głowy przeniesienie właśnie w tej formie 3D biżuterii, znaczy szkiców, formę 3D i później biżuterię. I to już zagrało i najpierw po prostu zrobiłam jeden próbny, tak? Czyli tak jakby stworzenie jednego produktu, jednego wisiorka w różnych rozmiarach, w różnych materiałach, wydrukach i tak dalej, żeby zobaczyć, jak wygląda, czy to w ogóle ma sens. Czyli trzeba było zrobić próby, o których nikt nie wiedział, oprócz męża i osób w to zaangażowanych. Jak stwierdziłam, że okej, dobrze, to wygląda dobrze, to wygląda źle, tu trzeba by coś zmienić. Więc cały czas taki proces próbny, kiedy już wiedziałam, jaki ten produkt będzie i dla kogo on będzie, bo to też, co prawda, to ewoluuje. Natomiast też o tym trzeba myśleć, tak, że to nie jest tylko produkt, bo mi się podoba, tylko że komu ja chcę go oferować, komu on będzie bliski. Więc to jest cały taki proces i od momentu stworzenia tego pierwszego prototypu do momentu, kiedy już miałam tą kolekcję, bo ustaliłam sobie po prostu jakąś ilość pierwszych produktów, no to minął rok. Natomiast od samego pomysłu, no to prawie 2 lata. Tak, więc to jest taki proces, bardzo dużo trzeba przy tym myśleć i notować, ponieważ trzeba przemyśleć bardzo wiele rzeczy. Tak, przez te przemyślenia wielu rzeczy i tak. Z mojego doświadczenia, tak jak od lat pracuję z różnymi biznesami, to faktycznie to jest taki proces myślowy, tak, dla kogo, co z tego ma być, kto co ma z tego mieć i tak dalej. I też jak patrzę na content, jaki ty masz wokół tej marki, gdzie do tego pojawiają się różnego rodzaju historie, powiązania przeróżne, to też wymaga ogromnej pracy, stąd chociażby te 2 lata. No i teraz krok dalej. Co pomaga ci weryfikować, sprawdzać, że to, co robisz, ma dla ciebie sens, że to jest ta droga, którą chcesz iść dalej? Myślę, że pojawienie się niepokoju. W sensie, jeśli zaczyna się u mnie pojawiać jakiś rodzaj takiego niepokoju i niepewności, to wiem, że coś jest nie tak. No i szukam co. I to myślę, że jest bardzo ważne, ponieważ jeśli coś mi nie odpowiada, no to i znajdę to po prostu muszę albo z tego zrezygnować, albo zmienić. I tutaj na przykład, jeśli chodzi o Cztery Humory, tam jest dopisek jeszcze na Facebooku, jest Lines on Silver i tak się nazywa strona internetowa. To była pierwsza nazwa, Lines on Silver, tak, linie na srebrze ze szkicu do biżuterii. Natomiast coś mi tam nie pasowało. Wydawała mi się dobra, jak robiłam tak jakby oprawę graficzną rok temu ponad. Natomiast coś mi w tym nie pasowało, coś mnie gryzło, nie mogłam się w tym troszkę odnaleźć. I wtedy przyszło do mnie, dobrze, no to zmieniamy. Zmieniamy na Cztery Humory i te Cztery Humory mi grają. Tak jakby je czuję bardziej i odpowiadają temu, co chcę przekazać.
I wiadomo, no łączy się to z kosztami, bo muszę zmienić, zmieniam domenę, zmieniam troszkę stronę, inne logo. Natomiast tak jakby ta marka Lines & Silver nie była na tyle wgryziona, że tak powiem, w rynek, bo jest młodą marką, że stwierdziłam, że ta zmiana jest ważna, bo jest ważna też, jest ważna dla mnie, tym jak tworzę i jak przekazuję to dalej klientom. Jeśli ja się będę z tym źle czuła, no to ja nie będę umiała tej marki ani rozwijać, ani cieszyć się tym, co robię, ani tego przekazywać dalej. Więc tu jest to, że jeśli się pojawia ten niepokój, to trzeba znaleźć to źródło. I wtedy wiem, że dobrze, to coś zmienimy i wtedy czuję taki spokój, że tak, to jest to, mogę dalej działać i odczuwać satysfakcję z tego. Czyli takie słuchanie też swojej intuicji, tak? Jako artystka tę intuicję prawdopodobnie możesz mieć nawet bardziej rozwiniętą niż wielu z nas. Aczkolwiek ja mam takie wrażenie, że z wiekiem, jak ludzie coraz bardziej słuchają siebie, to coraz więcej są w stanie zauważyć i usłyszeć. No ale ty jesteś osobą wrażliwą na bank jako artystka, więc automatycznie ta intuicja jest dla ciebie mega pomocna. Tak jak przyszła mi taka myśl do głowy po prostu. Miałaś w swoim życiu zawodowym taki moment czy momenty, kiedy zastanawiałaś się trochę, czy to, co robisz zawodowo, to jest twoje? Były. Szczególnie na początku, gdzie właśnie tej drogi troszkę jeszcze szukałam, jak już założyłam działalność. To też było tak jak mówiłam, to był bardzo intensywny rok, gdzie no, przygotowywałam się w jakiś sposób, że chciałabym mieć tą działalność, ale jednak to, że to zadziało się tak szybko, no to było pewnym zaskoczeniem. Więc pierwsze, powiedzmy, 2 lata, to są takie lata niepewności, a czy to ma sens, a w którą stronę pójść, a w tym miesiącu sprzedaż nie poszła, a nie wiem, co zrobić z tym tamtym, owamtym, ponieważ jest bardzo dużo rzeczy, których no, człowiek nie zdaje sobie sprawy. To też jest tak, że w tej chwili jest dużo więcej czy internetowych kursów, w ogóle różnego rodzaju kursów i takich nawet darmowych podpowiedzi, jak prowadzić biznes, na co zwrócić uwagę, co to jest klient idealny. Tak. Jak ja zakładałam firmę, to nie miałam pojęcia. Dopiero w 2016 roku brałam udział w kursie, gdzie pojawiło się to pojęcie i powiedzmy od tego momentu gdzieś tam je wałkuję i z tyłu głowy mam, tak? Coś tworząc czy pisząc teksty na przykład. Natomiast tak to nie miałam o tym w ogóle zielonego pojęcia i były wątpliwości, czy to jest to. Czy to w ogóle ma sens, no bo finansowo na przykład nie miało sensu, bo to jest naturalne, tak, oczywiście są biznesy, gdzie ludzie bardzo tak jakby wcześniej wiedzą, co chcą robić, dla kogo i od razu jak zaczynają idzie, no może nie super, ale że ten plan jest zupełnie inaczej, u mnie tego planu tak nie było takiego konkretnego. Natomiast no, przez pierwsze 2 lata powiedzmy zdarzały się te myśli, potem było coraz lepiej. Oczywiście są takie momenty, gdzie człowiekowi się nie chce. To nie jest tak, że jest różowo, pięknie, sprzedaje się. Czasami się sprzedaje, ale mimo wszystko gdzieś tam się jakoś pojawia taka myśl, że a może to nie to. A po czym człowiek wraca do pracy i tak, to super, to stworzę. A tu klientka by chciała coś takiego. A tu jakaś fajna inspiracja. I zaczynam działać dalej. Więc to jest falami, tak? Nie, nigdy nie jest tak, że tak, to jest super, tak, będę robić do końca życia. Nigdy nie wiadomo, tak? Ale na razie mnie to cieszy i chcę tworzyć. Tak, i fajnie powiedziałaś, że na razie mnie to cieszy i chcę to robić dalej, a te fale gdzieś tam różne się pojawiają, tak? I no chyba długi jest taki też proces i czas, kiedy zakładając działalność, czy pracując jako freelancer, nie na etacie, musimy sobie na wiele pytań odpowiedzieć i od razu się to tak szybko nie dzieje, po prostu, a nie inaczej. Było coś takiego, albo jest, albo bywa w twojej pracy, że masz pewnego rodzaju blokady, zastanawiasz się nad tym, czy zajmować się srebrem, czy akurat robić coś innego, czy trochę też już odpowiedziałaś, że to są takie momenty, ale te momenty w jakiś sposób cię blokują, o może tak, inaczej zadam to pytanie, te momenty jakoś cię blokują? Myślę, że tak, że są takie chwile, gdzie czasami, nie wiem, nawał na przykład pracy, bo tak jak zauważyłeś, że to nie jest tylko tworzenie biżuterii, ale też tworzenie wszystkiego w koło sprawia, że na przykład blokuje mnie to twórczo. Mhm. Że,
wiem, że na przykład przydałoby się usiąść do warsztatu, natomiast gdzieś tak omijam ten warsztat, że są takie momenty, albo po długim wypoczynku, to też jest trudno wrócić do warsztatu, niby mam pomysły, a zrobiłabym to, zrobiłabym tamto, natomiast sam ten moment, żeby usiąść i zacząć robić, gdzieś tak człowiek odsuwa. To też jest to, że ja muszę mieć taki spokój ducha, że dobrze, mam załatwione to, to i to, rzeczy, które musiałam mieć do zrobienia i dopiero mogę się mieć do twórczości. I czasem są też takie sytuacje, chociaż one zdarzają się w tej chwili już rzadko, ale na początku, gdy przeszłam na Cerebro, zdarzały się komentarze, że nie wiem, moje ceny są kosmiczne albo komiczne, że to jest za drogie i tak dalej. I wiadomo, każdy taki komentarz sprawia, że człowiek się zastanawia, że może rzeczywiście, a że może ja gdzieś popełniłam błąd, a może w ogóle tego nie robić. Natomiast nie poddałam się tym komentarzom ani tym myślom, tylko robiłam dalej swoje i one przestały się pojawiać. I tak jakby, oczywiście mogą być osoby, które tak uważają, natomiast one tego nie wypowiadają na głos. I od czasu do czasu zdarzy się jakiś taki moment zwątpienia, natomiast tak naprawdę wtedy potrzebuję trochę spokoju, przytulenia kota i często chyba wynikają jednak z jakiegoś rodzaju zmęczenia też te zwątpienia, bo jednak jak jest człowiek zmęczony, to zupełnie inaczej zaczyna myśleć też. Tak, zaczyna się zastanawiać czasami, ja to mam czasami, jak jestem już bardzo zmęczona, bo mam dużo rzeczy wokół do zrobienia, to sobie myślę, a może jednak na etacie zamknęłabym to biuro przysłowiowo o 16, a później sobie tak myślę, no nie, no o 16 pewnie bym nie zamknęła, bo jakieś tam inne myśli by krążyły, ale każdy z nas to ma, tak, jakieś tam różne historie. Jak to, że realizujesz pasję w swojej pracy, że tak naprawdę to cię cały czas w jakiś sposób nakręca do działania, że masz tą iskierkę, która cały czas żarzy ten ogień, jak mogę tak powiedzieć. Jak to wpływa na twoje życie, na twoje relacje? To jest chyba jedno z trudniejszych pytań, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Na pewno bardzo dużo pracuję i czasem, znaczy może nie do bardzo późna, ale jednak no niestandardowo, tak? Jednak mój mąż też dużo pracuje, więc tak jakby mam to wyrównane. Na początku jak zaczynałam działalność, to były takie na przykład jakieś powątpiewania, znaczy nie ze strony, na przykład ze strony osób, które nigdy nie miały działalności i nie wiedziały, czy można normalnie z tego żyć. Tak jakby przyzwyczajone po prostu, że jest etat, idzie się na 8 do pracy, o 16 się kończy, wychodzi, jest pensja i jest cacy. Natomiast bały się, ale to były takie raczej komentarze troski, tak? Żadnych takich komentarzy negatywnych typu nie, to nie ma sensu, w ogóle zajmij się czymś normalnym i tak dalej. Ja na szczęście takich komentarzy nigdy nie miałam i nie musiałam przez to przechodzić i miałam bardzo duże wsparcie męża. Jakieś relacje rodzinne. Wcale nie wiem, czy samo to, że tworzę z pasją, jakiś ma wpływ. Znaczy na pewno ma wpływ w ten sposób, że ja się inaczej zachowuję, tak? Że inaczej zachowuję się, nie wiem, gdybym musiała wstawać o 5 i jechać kolejką do Warszawy albo gdzieś indziej i wracać, to jednak człowiek jest inaczej zmęczony, gdy jest u siebie i tworzy coś swojego i chce to tworzyć, niż jak jest na etacie i nawet lubi tą pracę, no bo nie można zakładać, że nie wiem, każdy etat jest zły, ale lubi tą pracę, no ale powiedzmy, nie wiem, może nie lubić jeździć w korkach albo stać w korkach, zatłoczonym tramwajem jechać, tak? I gdzie to go wtedy denerwuje i wraca do domu taki zły i no dobrze, coś działałem w tej pracy, ale w zasadzie zmęczyłem się samym powrotem. Więc tutaj jest ten wpływ psychiczny, że jednak nawet jeśli jestem zmęczona, to jest zupełnie inne zmęczenie, to jest zupełnie inny wpływ na to, jak się zachowuję. Jeśli się źle czuję, to po prostu zostaję w łóżku. Tak? Nie muszę się martwić tym, że muszę gdzieś jechać. Ja też nienawidzę wcześnie wstawać. I po prostu perspektywa wstawania o 5 czy 6 rano, żeby gdzieś jechać, jest dla mnie okropna.
Więc myślę, że w ten sposób, że jestem bardziej rozluźniona, zadowolona, więc to wpływa po prostu wtedy na relacje rodzinne, takie międzyludzkie ogólnie. Okej. Okay. Co byś poradziła tym osobom, które szukają? Zastanawiają się, czy pójść tą swoją drogą, może mają jakieś pasje, które mogliby przełożyć na przykład na własną działalność albo na robienie czegoś po pracy. Co byś takim osobom poradziła? Znaczy tak, rada byłaby słodko-gorzka. Mhm. Szczególnie jeśli chcą tak jakby działać, bo jeśli pasja ma być tak jakby po pracy, ale nie z myślą o działalności, to jak najbardziej tworzyć czy działać w ramach tej pasji, tak? Ponieważ to ta pasja pozwala na rodzaj odpoczynku umysłu od wszystkiego innego. Natomiast przy działalności zastanawiałabym się, czy ta moja pasja pozwala mi na rozwój. Czy pozwala mi na rozwój też finansowy, no bo jednak żyję z tej pasji, tak? To nie jest tylko sama przyjemność, ale również po prostu praca. I czy właśnie ta pasja pozwala na to, żeby ją rozwinąć, żeby ten zarobek osiągnąć taki, jaki chcemy, żeby spokojnie tak jakby już myśleć o innych rzeczach? Czy ona w pewnym momencie postawi nam ścianę, że no nie, już więcej nie jestem w stanie osiągnąć w tej dziedzinie, a to, co osiągam, nie jest wystarczające, żeby z tego żyć? Oraz zorientować się, sprawdzić, co jeszcze jest obok tej pasji, kiedy założymy działalność. Żebyśmy nie, tak jakby nie znienawidzili tej pasji, że ja muszę coś zrobić, ponieważ znam osoby, które uwielbiają coś robić, natomiast mogą mieć miesiąc, dwa miesiące przerwy. No ja nie mogę sobie na to pozwolić, jednocześnie żyjąc z tego. Więc tu jest tak jakby złapanie tej równowagi, czy jestem w stanie tworzyć, ale tworzyć nie zawsze wtedy, kiedy tylko ja chcę. I jednocześnie ogarnąć tak jakby tą całą, oczywiście tu można zlecić różne rzeczy, ale najpierw trzeba to ogarnąć, to, co jest wkoło, tak? Czy tak jak mówisz, ja mam i bloga, i stronę, oczywiście nie trzeba to wszystkiego prowadzić, ale jest to mój sposób na poznanie się z klientami, na dotarcie do nich, też na takie budowanie wiarygodności, tak? Że ja nie jestem, nie wiem, nie mam tu gdzieś chińskich rączek w piwnicy schowanych, które za mnie robią, czy nie sprowadzam tych rzeczy, tylko je tworzę. I tak jakby też budowanie takiej opinii, że to się mówi opinii eksperta, samo to słowo jakoś mi nie do końca pasuje, natomiast rozumiem samo założenie, że takie pokazanie, że ja wiem, co robię. Mhm. I wkoło tego jest mnóstwo pracy. I myślę, że nie tylko przy biżuterii, ale po prostu przy różnych pasjach jest tak, że jest wiele rzeczy, na których nie zdawaliśmy sobie sprawy, że będziemy musieli się nimi zająć. I odrzucanie ich z góry, bo ja nie lubię czegoś, to ja nie będę się tym zajmowała w moim biznesie, no nie do końca. Rady czasami. Tak, trzeba brać po prostu pod uwagę, że mogą być rzeczy, których cię nie spodziewałyśmy i czy na pewno chcemy, żeby ta pasja stała się zarobkiem. Bo niestety znam osoby, które pasje przykuły w zarobek, świetnie im, w sensie tworzyły piękne rzeczy i sprzedawało się to nie chodzi o to, że nie, ale one się wypaliły. Właśnie. I to, co tworzyły, stało się wręcz przekleństwem i samo uczucie, to, co kiedyś je fascynowało, sprawiało, że one nie chciały tego robić. I to jest straszne. I trzeba brać pod uwagę, żeby znaleźć właśnie ten sposób i wcześniej przemyśleć to, czy jesteśmy w stanie to ogarnąć, czy nie. Tak, bo tak jak też tutaj wspominasz, że faktycznie samo tworzenie zajmuje ci ileś umownie godzin w miesiącu, tak? A cała reszta jednak przekłada się na mnóstwo pracy wokół, chociażby żeby poznać ciebie, zobaczyć twoją pracę od kuchni, sprawdzić, że tam nie ma tych chińskich rączek. I tak mi się skojarzyło stwierdzenie, jak ja kiedyś byłam na szkoleniu, bo to, że prowadzę własną działalność, to tak jak ty, również brałam udział, nadal biorę w przeróżnych szkoleniach, które pomagają mi tą działalność prowadzić. I swego czasu brałam udział w szkoleniu Gosi Żukowskiej, która z kolei uczy coachów zarabiać pieniądze. I tam pierwsza rzecz, jaka się w mojej głowie zrodziła, to, że praca z klientem to jest 1/3 mojego czasu pracy, a pozostałe 2/3 to jest właśnie content, pokazywanie siebie, robienie mnóstwa rzeczy. I gdyby to
nie da się tego pominąć w żaden sposób, bo muszą nas po prostu poznać. Owszem, tak jak powiedziałaś, można wiele rzeczy zlecić, ale wtedy, kiedy prowadzimy taką jednoosobową działalność, to trochę nie ma sensu zlecania wszystkiego, tak? Lepszym rozwiązaniem jest, jak sami się pokazujemy. I faktycznie, gdyby to przełożyć jeszcze krok dalej idąc, gdyby przestało sprawiać mi to przyjemność, to już by to nie miało sensu, ta praca z drugim człowiekiem. Kompletnie nie miałaby sensu, więc cieszę się, że to powiedziałaś, że warto patrzeć na te rzeczy, które są poboczne, żeby to, co kochamy robić, nie stało się naszym przekleństwem. Bo jeśli tak ma być, to lepiej zostawmy tą pasję i róbmy coś innego, ona niech będzie pasją, a nie inaczej. Marta, powiedz, gdzie możemy Cię znaleźć, żeby kupić Twoją biżuterię, Twoje talizmany, żeby poczytać Twojego bloga? Więc tak, sztukkilka.eu to jest mój sklep internetowy, natomiast sztukkilka.pl to blog. One są ze sobą połączone, mają zakładeczki, więc można łatwo z jednej na drugą przejść. Do czterech humorów na razie strona nazywa się Lines on Silver, natomiast ona będzie się zmieniać w przeciągu, myślę, miesiąca, półtora, już będzie czterechumory.pl, więc będzie dużo łatwiej do zapamiętania. I oczywiście na Facebooku te same nazwy, tak samo na Instagramie też są te same nazwy i też można czasami trafić jeszcze na moje prace w galeriach internetowych, tak zwanych multibrandach, na przykład Trendymania, Arsneo, gdzie tam też się pojawiam. Natomiast no, zapraszam głównie na moje strony i na bieżąco no to właśnie Facebook i Instagram. Jeszcze taka przyszło mi jedno pytanie do głowy, bo tworzysz faktycznie unikatową biżuterię, tak? W pojedynczych egzemplarzach. Ta biżuteria jest robiona na zamówienie, czy to jest zawsze Twój pomysł? Pół na pół. Część są moje pomysły, szczególnie jeśli są na przykład kolekcje, tak? Bo tak zazwyczaj raz, maksymalnie dwa razy do roku pojawia się kolekcja biżuterii i wtedy ona jest tworzona może nie tyle w tajemnicy, co tylko jakieś urywki pokazuje, natomiast jest to mój pomysł. Natomiast sporo mam też zamówień indywidualnych klientek, gdzie tak jakby jest taka kompilacja tego, co ja tworzę, bo czasami chcą na przykład, nie wiem, naszyjnik z irysem i to jest koniec wymagań, w sensie ma być naszyjnik z irysem, a już po prostu robiłam kiedyś, więc tak jakby wiedzą, jaką mam stylistykę. A czasami jest tak, że klientka ma pomysł i rzuca tylko pomysł. Natomiast ja tak jakby tutaj myślę, jak można by to ugryźć w formie biżuterii. No teraz na przykład pracuję nad motywem kapelusznika z Alicji w Krainie Czarów. Więc szalony pomysł. Na przykład mi by nie przyszedł do głowy. Ale klientka uwielbia książkę i chciała mieć coś, co właśnie jest z nią związane. Więc bardzo dużo inspiracji dostaję też od klientek, że jakieś motywy, które są im bliskie, czy właśnie z książek. Też Małego Księcia robiłam i wisior, i bransoletę. Czy czasami są to motywy powiązane z tym, co robiłam, natomiast też powiązane ze wspomnieniami klientek. Mhm. Czyli gdzieś tutaj jest ta kombinacja i wspomnień, i motywów, które mi są bliskie i klientkom. Czyli jak rozumiem, można się do Ciebie zgłosić, umówić na rozmowę, chociaż jakkolwiek to nie robisz, ten proces się nie zaczyna i tak naprawdę wspólnie z Tobą troszkę zaprojektować sobie, w sensie pomysłu, tak? I można wybrać coś, co jest dostępne w sklepie, albo wyjść też ze swoim pomysłem. Marta, ja Ci bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i życzę Ci, żeby ta Twoja pasja rozwijała się tak pięknie, jak rozwija się dzisiaj i była takim punktem, który chcesz cały czas rozwijać i dawać jeszcze innym, bo naprawdę sprawiasz radość tym, co robisz. Oby to trwało i trwało i trwało. I jak będą się te blokady jakieś tam pojawiały, to po prostu przepracuj je i idź dalej. Dziękuję pięknie. W ogóle dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że dla kogoś będzie inspirująca nasza rozmowa. Ja myślę, że na pewno tak będzie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.